Przechodzimy do remis. Praw wierzących. Nie, remis. Proszę Państwa. Nie. 30 września na terenie Parku Tysiąclecia. Remisie przez karny nadzorowanej dyrekcji Przepraszam, pożegnanie rada było wcześniej. Zgadza się. Pan tymi się Pan Szymiszewicki, pożegnanie rada, impreza. Nie wiem, jakieś wnioski. Ja tylko mam jeden, znaczy nie można powiedzieć żartu. Ale tak, nie tylko powiem. Nie kupno. Szkoda, że balon nie rozumiem się troszeczkę wcześniej, ale wiem, że to nie było z ich winy. Muszą być idealne warunki, proszę Państwa, bo naprawdę on robił ogromne wrażenie. Zajął prawie pół tego razu. Mało tego, no wywoził dzieciaki na może nie wysoko, ale ubolewam na nie. Ciężko nadawać lotem, natomiast było to włożenie na opieści. Powiem szczerze, że warunki nam się udały, były idealne. Maksymalna prędkość wiatru, kiedy możemy postawić w ogóle balon i lecieć, to jest 3 metry na sekundę. A włożyć na odwięźni to jest wiatr 0,2. Bardzo się cieszę, że było bezwiecznie i cieszę się, że udało się w ogóle ich... Czy to jest ta nowa do Państwa? Zakończmy jeden temat. Wydaje mi się tak, że rzeczywiście duży nakład środków i tak dalej, który przeznaczamy na tego typu imprezę, poświęcenie zwłaszcza pana Wiesława, no brakuje to, co mieszkańcy zauważyli. Pełnej informacji, mówię plakatowej. To, żeby ludzie wiedzieli wcześniej, że taka impreza się odbywa, że ona jest dla nas, mieszkańców. Są tablice ogłoszeniowe, nie było żadnego plakaciku, a szkoda. Można było wrzucić, poinformować na naszych tablicach informacyjnych. Jednak ta dobra tradycja, która powiedzmy sobie była przez kilkanaście lat, dużych plakacików informujących mieszkańców o tego typu imprezie raz do roku, dwa razy do roku, stała to egzamin. Ja sobie zdaję sprawę, że gazetka jest i ona czasem dociera do mieszkańców, czasem nie, w której było tam wszystko fajnie napisane, ale jednak forma plakatu bardziej może przemawiać do nich i stąd mówię może te liczne pretensje, że myśmy nic nie wiedzieli, a myśmy nie wiedzieli, bo byśmy może przyszli, a może nie przyszli i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię, szanując wysiłek organizacyjny i środki, które zadysponowaliśmy na ten cel, wydaje mi się, że poza informacją w kościele, gdzie była na każdej mszy publikowana sprawa i nagłaśniana, to jednak te plakaty dobrze było, żeby mieć w zanadrzu i zamyślę, aby one się ukazały na terenie naszego siebie. To tak. Znaczy ja powiem tak, no koszt dużej ilości plakatów, no niestety od dzisiejszych czasach my oglądamy każdą złotówkę, panie Leszku. Wszystkie szkoły, wszystkie przedszkola dostały plakaty do siebie, żłobki. Mało tego, no kościół był, w kościele była informacja, nie ma lepszego licznika. I następna strona internetowa, gazetka. Proszę Państwa, ja pomyślałem tak, bo ja właśnie nawet pierwsza taka koncepcja, żeby zacząć organizować też to współpracy spółdzielni. Zobaczymy, czy coś takiego nam się uda, ponieważ dodatkowe wsparcie finansowe no by się przydało. Pewne rzeczy my możemy zorganizować, ale podnieść rangę tym imprezom, na pewno spółdzielnie by taką chęć na pewno wykazała spółdzielnia Mistrzyjowice z nowym prezesem i pan prezes spółdzielni Oświecenie. To były wstępne takie deklaracje, że byliby zainteresowani wspólną współpracą. Tym bardziej, dlaczego? Proszę Państwa, no mamy nową wiatrę. Mamy nową wiatrę, może ożyć się drugi park, Park Tysiąclecia. Zresztą już ożył. Była inauguracja, zaraz będziemy mówić o tym.
dlatego pozyskują większe środki. Na pewno wtedy byśmy się pokłonili, żeby było więcej plakatów. Ale mówię, na dzień dzisiejszy no, są to dość znaczne środki. Staraliśmy się własnym sumtem to zrobić. Ja nie powiem też... Ostatnio jak były plakaty, to nie do końca też zostały rozniesione przez nas radnych. Tak, mam właśnie. Dobrze, czy jest jakiś coś w sprawie akcji naszego pożegnania lata? Dziękuję. Ja już tak? Ja tylko chciałam zapytać, że tak słucham i żartuję się, bo byłam sama na tej imprezie z dziećmi i powiem Państwu, że była bardzo fajnie zorganizowana, to znaczy z punktu widzenia nie radną, tylko z punktu widzenia matki, czyli jako mieszkanki ulicy. I spotkałam się z samymi głosami palącymi. Ale tak sobie pomyślałam, że faktycznie, skoro już za kilka miesięcy będzie czekała naszą radę, rada Marii bodajże, tak? Majówka Kościelnicka, to można wyciągnąć wnioski z jakichś tam małych niedociągnięć teraz, w formie nawet propagandy, czy bardziej rozreklamowania tej Majówki Kościelnickiej. Ale faktycznie pomysł współpracy ze spółdzielniami przy tak okrojonym budżecie bardzo mi się podoba i żeby tam się trzymać konsekwentnie, może akurat jedna czy dwie spółdzielnie funkcjonujące na naszym terenie w Strzejowic wejdą w współpracę i po prostu dadzą trochę więcej finansów, a to pociągnie za sobą w konsekwencji jeszcze większy rozmach imprezy, bo można ściągnąć czy więcej zespołów, czy uatrakcyjnić, czy więcej atrakcji dla dzieci i dla młodzieży. Czyli ja z punktu widzenia mieszkanki oceniam imprezę bardzo dobrze. Znaczy do mnie nie dotarły głosy negatywne. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Ja uważam, że należy też podtrzymać tą sytuację, gdzie są zapraszane przede wszystkim kluby z naszych dzielnic, gdzie są zapraszane szkoły do pokazania tego, co dzieciaki potrafią. I my za to nie płacimy, to też napędza nam COVID-u oglądamy. Może, proszę Państwa, już 4 października, aha, teraz mówimy o skepcie. Grafiki skatepark. Proszę Państwa, no tak wyglądał nasz skatepark niedawno. Pan jest z Siemachy. To jest nasz mieszkaniec w czerwonej koszulce. Marcin Pan. To szybko wyskoczymy, będziemy za chwilę omawiać, ale... Tak. Bo to o, już mamy. Tak to wygląda teraz. Ale chwileczkę można zostać. Co tam było napisane? Skate. Wcześniej. Jeszcze. Słuchajcie, oni powiedzieli, żeby właśnie nie było to takie grzeczne do końca. Ale tam wcześniej jeszcze było. Jeszcze jedno wcześniej. Tak. Tak masz to. Tak, nas to montuje. Nie możemy spać. O. Jeszcze. Jeszcze. Stop. To było się dokończone logo w trakcie malowania. Proszę Państwa, no musimy tak sukcesywnie tylko przeskaczać i zamalowywać te takie bazgrony. Do dnia dzisiejszego jest to chyba... Tak było. Nic się nie dzieje tam. Spoko, ale nic zaczęło malować. Ale nie słuchajcie... Nad tym ogrodzeniem lądowały rowery ostatnio. A kupa była też namalowana przez nich, czy to tak po prostu? To już mamy następne. To dobrze, to już zostańmy przy tym. Dobra, proszę Państwa, 4 października... Nie, no... 6, tak? 6 też powinien. No, odbył się przystanek Miszczewice. Inauguracja naszego właśnie... naszej nowej wiaty. Jeszcze nie jest do końca zadaszona. To można go spotkać w praktycznie każdej części Krakowa o każdej porze. Tak? Też fenomen. Proszę Państwa, za nieduże pieniądze ochrona. Naprawdę. Ja już powiedziałem, że nie jest wydarzeń kulturalny. Nie chcę, żeby w naszej dzielnicy odbywało się coś bez ochrony. Pojawił się nagle jakiś pijany pan i na moment cisza spokój. Najlepiej do czasu. Zauważyliśmy, że to były takie migracje, a było mniej osób, raz więcej. W sumie pojawiło się 13 zespołów. Proszę Państwa, ta pani nam się podobała. Cały czas miała zamknięte uszy. I siedziała. I siedziała.
To obrazuje jaki gatunek muzyki. Bo ona ma wrażliwość słuchową. Ale... Tylko pytam się. Czym bliżej proszę powiem. Proszę Państwa, dlatego, żeby zapewnić, się konsortom, czy jakoś większe może dane, żeby się wcale nie było tak mało. Proszę Państwa, będziemy starali się, aby zrobić terminarz po spotkaniu z prezesami, po spotkaniu z osobami zainteresowanymi. Terminarz wszystkich imprez, a nie mamy ich mało. Proszę Państwa, mamy tak, majówkę, pożegnanie lata, mamy żywe lekcje historii, trzydniowe, przypominam, które mają trwać. Mamy bitwę o Miszczejowice, czyli skatepark i mamy przystanek Miszczejowice, czyli przegląd zespołu muzycznych. Wszystkie imprezy, które my powinny wyjść ponad dzielnicę. Wszędzie pojawia się ta nazwa nasza Miszczejowice. Mam nadzieję, że uda się ją rozpropagować. Proszę Państwa, w dniu 6 października w siedzibie dzielnicy Radna Miasta Krakowa 4. Proszę. Pani Barbara Nowak zorganizowała spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Miszczejowic. Tematy spotkania było o innych organizacjach Miszczejowica. No szkoda, że pani dyrektor wyszła w tym momencie, ale... To nie my zorganizowaliśmy to spotkanie. Tak, to jest to spotkanie. Pani prezesa. Nagle się okazało, że wszystko. Pani radna chyba była inicjatorem, ale realizatorami mają być. Asia, u nas właśnie 5 było teraz. Nic się nie zmieniło. Tak? Ja bym powiedział, że Nie mamy pani, o pani dyrektor. Jak pani dyrektor będzie dyskutowała, nie działa się, mamy to wspólne śpiewanie, bo to de facto na was pani. Zwiększenia częstotliwości utrzymania porządku na wyżej wymienionym obszarze.
To jest jedno pismo. Ja chcę coś powiedzieć. Słuchajcie Państwo, już te 3 metry można mi darować. Jak się poprosi, to jest koszą na 3 metry. Chciałam tylko powiedzieć, że po 1,5 roku proszenia się o kosz na ten główny ciąg komunikacyjny łączący ulicę Sapiegy z przystankiem 136-182 na przeciwko. Proszę Państwa, kosz utrzymał się 3 tygodnie i znowuż go ktoś ukradł. Jest to tak przykre, tak naprawdę. Ja już nic nie mówię, moje kosze w tamtej okolicy, ten pierwszy mi ukradli na Sapiegy, na tym krótkim odcinku łączącym blok 44 z Sapiegy. Drugi mi rozwalili, zostawili tylko te wnętrze ocynkowane, elementy pierwsze się rozbili. Jeden ukradli, drugi rozbili i ten drugi raz ukradli. Ja już po prostu mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak Zyki będzie miał więcej pieniędzy, to pani kierownik Suza weźmie się przy tym i postawi mi jeszcze jeden kosz. Na łańcuchu? I na łańcuchu, po prostu na łańcuchu. Bo ludzie chodzą i rzucają tam, gdzie się zatrzymają. Proszę Państwa, ja powiem jeszcze tak, a propos mieszczających, bardzo proszę ciszę, bo to jest naprawdę ważna sprawa. Mamy wielki dylemat, ponieważ udało się, że leją pani radnej matką, są to mieszczownice nowe. Na każdych planach, na każdych mapkach jest napisane mieszczownice nowe. Natomiast wszyscy mieszkańcy bloku tam 4-4 mają napisane mieszczownice. I teraz, no jest problem, bo czy doprowadzamy, musimy się zastanowić, czy doprowadzamy do uporządkowania tego nazewnictwa. I tak, no plusem by było fajnie, bo nie może się osiedle nazywać jakby cała gmina Mieszczejowice, ale z drugiej strony, proszę Państwa, musimy wziąć pod uwagę jedno. Wymiana dowodów, wymiana prawa jazdy. No, czy nie zostaniemy zlinczowani, proszę Państwa, przez mieszkańców paru. Ja myślę, że najlepszym sposobem jest pani radnej matką się po prostu prosić, ale też w swoim rejonie po prostu nie jest. Zastanowić się, jak temat rozwiązać. Ja mam to proste rozwiązanie, dlatego że przewodniczący mówił o zmianie tego. Wiadomo, że Mistrzewice kojarzone są z tą częścią, bo kościoła Mistrzewice i zawsze tak było. No. W tej chwili jakiś błąd się wkradł, ktoś zaczął wydawać te dokumenty poniżej miasto i te Mistrzewice się zaczynają gdzieś tam przesuwać, tak, co się mówi o nazewnictwie. I teraz chodzi mi o to, że możemy taką uchwałę podjąć intencyjną, natomiast o wymianie te dowody są ważne na 10 lat, więc nie trzeba z nich, że tak powiem, rezygnować. Błyskawiczny sposób, tym bardziej, że nie wszyscy mają tam wpisane od razu Mieszczewice, tak? Po prostu złożyć taki apel w postaci uchwały dotyczący, że od jakiegoś tam momentu wpisywać już Mieszczewice nowe i tutaj też się trzymać. No, ja tak uważam. Ale nie, no Kasia wie najlepiej, proszę Państwa, w ogóle nikt nie używa, nie ma w dowodach osobistych wpisane Mieszczewice ze względu na to, że nie ma takiej innowacji. Ale w dowodach Aguś tylko funkcjonują w tamtym okresie, w tamtym terenie nazwy ulic. Ale Mieszczewice co jest wpisane? Mieszczewice. Ale osiedle, tak? Osiedle. No to powoduje w tym momencie duże problemy z tożsamością, dlatego że rzeczywiście to są stare Mieszczewice. Więc może tak naprawdę to stara wieś Mieszczewice już datowana w XIII wieku, to albo nie nowe, tylko stare, a wtedy zostanie tu pędza autobusowa, tramwajowa jako nazwa Mieszczewice, albo przywrócić na te Mieszczewice nowe, no albo... Mieszczewice nowe obowiązują cały czas. A dotyczy to dokładnie wieżowca 14, wieżowca od tyłu, 14, 13, 10, 8. A ty bardziej, że teraz jakie to wyjście na zawsze tam? Mieszczewice nowe. Mieszczewice nowe, tak. No nie mogą się nazywać tam na zawsze tak po Mieszczewice, skoro już mówią. No po Mieszczewice przez dwa lata. Także Państwo, jeszcze raz powtarzam. Wszędzie na mapkach jest napisane Mieszczewice nowe. I tak właściwie każdy mówi, mieszka w Mieszczewice nowe. I to funkcjonuje od 30 lat. Nagle, ale w dowodach ludzie mają napisane Mieszczewice.
I teraz parę osób miało chyba mieszczelnice nowe, to już nie, tak, nie mogli wziąć udziału w wyborach. Nie, bywa po ulicach. A po ulicach. Proszę Państwa, to może zróbmy tak. Pani Kasiu, tak. Wielka prośba. Gdyby się Pani zorientowała, o jaką liczbę mieszkańców chodzi z tymi mieszczelnicami, bo to wystarczy, że Pani się dowie, ile bloków to chodzi, ile mieszka. I może zaczniemy powoli się, no, zastanowimy się, bo nie możemy lecieć z wioską pilą, bo jeżeli z jednej strony weźmiemy, oczywiście uporządkujemy wielce, mieszczelnice nowe prowadzimy, no to znowu, żebyśmy nie mieli problemu. Czy to może wejść słowo, teraz będzie ta pierwsza, największa transza wymiany dowodów po tym 10-letnim wprowadzeniu. To nie akurat 10 lat po wprowadzeniu dowodów. W 2014 roku. 13. Więc to byłby najlepszy okres, żeby nie, ludziom nie robić też kłopotów finansowych, ale zresztą to też na to się składa. Ale to jest słabe. Wszystko związane jest z... Słuchajcie, dlatego ja, proszę Państwa, nie chcę podejmować, znaczy, żebyśmy to dzisiaj koprzu zmieniamy nazwę. Poruszam, że jest taki problem i zastanówmy się wspólnie, jak go rozwiązać. Ale tak, nigdy nie wiadomo, co tak, bo to się łączy również to, co mówiłem na komisji, łączy się również ze zmianą tablic informacyjnych na tramwajach i autobusach, gdzie widnieje przystanek końcowy Mistrzejowice. I to wprowadza również ludzi przyjezdnych tutaj w błąd, bo im się wydaje, że Mistrzejowice to tak jak tamte nowe Mistrzejowice, to może tak, a okazuje się, że one dojeżdżają, dojeżdża tutaj pod kościół Kolbego, prawda? Więc albo powinna być nazwa i o to wnioskowałem i prosiłem, żeby wystąpić do Zikitu, czy do MPK, nie wiem, bo nie, to jest zmiana na Mistrzejowice nowe. Tak? Albo żeby było osiedle Tysiąclecia na przykład na linii tramwajowej i to wtedy była czysta sprawa, prawda, pętla tramwajowa czy jakaś tam, a nie Mistrzejowice, Mistrzejowice, bo to w tym momencie jak tam... To się łączy się jedno z drugim, stąd tutaj musimy te dwie sprawy wziąć na tapetę, czyli nazewnictwo Mistrzejowic, czy Mistrzejowic Nowych, a tablice są już wkopane przy osiedlu na wprost tam za Polo, tablice z nazwą Mistrzejowice, nie Mistrzejowice Nowe, tylko Mistrzejowice. Białe tablice, małe, są już, zauważyłem, a nie było. Więc tutaj to wymaga uporządkowania i rzeczywiście, jeżeli 2013 rok jest tym rokiem przełomowym w wymianie dowodów, to byłaby szansa, żeby uporządkować tą sprawę. Ale ja to mogę zrobić łatwo, bloki, to są bloki. To na następnej sesji, tak, żebyście mieli na komisji. Po prostu jakie są wasze sugestie, bo ja mówię, to musimy wszyscy się zastanowić, zwłaszcza mieszkańcy tamtego okręgu, no bo nagle może się okazać, że zrobiliśmy pani na złość i nic więcej z dnia. A poza tym, wszystkie te 5 bloków i wieżowców, bo tam są bloki 4-5 wieżowcy, wyobraźcie sobie Państwo, że jednak one konkretnie stoją przy ulicach. I na przykład fajnie by było też, skoro blok stoi przy ulicy, przykładowo Wojciecha Korfantego, no weźmy na przykład Mistrzejowice. Stoi wzdłuż ulicy koło Wojciecha Korfantego. Jakie problemy na Korfantego? Dmowskiego Korfantego. Ale nie wiadomo, czy na Korfantego na szóstym. Proszę Państwa, musimy się zastanowić. Nie dajemy się zwariować. Zresztą nie zamieciony pod dywan. Zastanówmy się na spokojnie, jak